Ostatnimi czasy internet żyje sportami walki. Rekordy popularności bije Fame MMA. Kilka godzin temu zakończyła się trzecia edycja tej gali. Z racji tego, że wspólnie tworzymy ten informacyjny kanał sportowy, w końcu jest nas ponad 95 tysięcy osób, postanowiłem przyjrzeć się piłkarzom, którzy spróbowali swoich sił w sportach walki, albo mają do tego predyspozycje, co udowadniali na boisku. Jest tu kilku Polaków, więc gdyby choć jeden z nich zawalczył na gali, na przykład Fame MMA, to byłaby wielka sensacja. Ja nazywam się Mateusz, witam Was w tym filmie, zachęcam do jego ocenienia, będę mega wdzięczny i zapraszam do oglądania. Jeszcze przed kilkoma laty szarpaniny, bójki, brutalne awantury na boisku były czymś normalnym. Bardzo często do nich dochodziło. Obecnie takie sytuacje zdarzają się o wiele rzadziej. Jest to efekt zaostrzenia przepisów, surowych kar, wielomiesięcznych zawieszeń, ale nie tylko. Mentalność i zachowanie piłkarzy bardzo się zmieniło. Teraz wystarczy lekkie dotknięcie, by rywal nie wstał z murawy przez kilka minut. Choć piłkarze wiedzą, że obserwuje ich wiele kamer, to i tak robią te komiczne rzeczy. Symulowanie na boisku to w ogóle temat na osobne filmy i nie będziemy się dzisiaj tym zajmować. Przejdźmy do boiskowych gladiatorów. Jednym z nich jest na pewno Pepe, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Portugalczyk jeszcze kilka lat temu uważany był za jednego z najlepszych środkowych obrońców na świecie. Teraz ma już 34 lata, a jego kariera zmierza do odwieszenia korków na kołek. Ale każdy fan futbolu na pewno go zapamięta. Między innymi z takich brutalnych i bezczelnych zachowań. To sytuacja z 24 kwietnia 2009 roku. Real Madrid podejmował Getafe. Powiecie, że to było dawno, no to proszę bardzo. Sytuacja z Euro 2016, mecz Portugalia-Islandia. Tak te zachowanie skomentował wyśmienity piłkarz Gary Lineker. Polscy piłkarze również popisywali się zagraniami, które nie miały nic wspólnego z piłką nożną. W roli głównej Artur Boruc. Choć kibice Celtiku zapamiętali go jako jednego z najlepszych bramkarzy w historii swojego klubu, to w trakcie spotkania pobił się z kolegą z drużyny. To mecz Celtiku ze Spartakiem Moskwa. Tak zareagował Polak na to, że jego kolega dopuścił do rzutu rożnego. Wielka jest historia konfliktu Artura Boruca z Aidenem McGiddy. Piłkarze nienawidzili się, choć grali w jednej drużynie. O ich konflikcie mówił Barry Robson, ówczesny kolega z drużyny. Na jednym z treningów trenowaliśmy strzelanie, a Artur w ogóle nie rzucał się do strzałów Aidena. Po prostu ich nie bronił. Innym razem, gdy siedzieliśmy w szatni i czytaliśmy gazety, wielki Artur podszedł do siedzącego obok mnie Aidena i mu przyłożył. Przyznam się, że nie sądziłem, że tak wybuchowym zawodnikiem jest Polak. Do niedawna trener, komentator sportowy i myślę, że możemy powiedzieć celebryta. Tomasz Hajto. Tego pana nie muszę nikomu przedstawiać. Tak jak i sam powiedział o sobie, że jego albo się kocha, albo się nienawidzi, to w przypadku pana Tomasza jego się albo kocha, albo się bardzo nie lubi. Na boisku nie bał się nikogo. Choć techniki wspaniałej nigdy nie miał, to sercem i charakterem nadrabiał wszystkie swoje niedoskonałości. Taką truskawką na torcie popisał się w meczu z Jagiellonią Białystok. To są właśnie te detale. Na koniec mecz Polska-Irlandia i bezmyślny faul Michała Pazdana. Ewidentnie zabrakło tutaj opanowania, bo sytuacja wcale nie była niebezpieczna. Którego z tych piłkarzy chcielibyście zobaczyć w klatce? Jestem mega ciekawy. Jeżeli chcielibyście kontynuacji, zobaczyć kolejny taki film, zostawcie komentarz oraz lajka. Będę wiedział, że Wam się podobało. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.